po wielu, wielu miesiącach utrudnień dzisiaj symbolicznie kończymy tą pracę. Zostały jeszcze ostatnie prace porządkowe, które trwają, sprzątanie chodników. Ten odcinek to ponad 11 milionów złotych, 1,5 kilometra wyremontowanej drogi, nowych chodników, nowej sygnalizacji świetlnej, wymiany oświetlenia, jak również ulica Krakusa i Wandy, która już w tej chwili działa. Tam z kolei ten odcinek wykonywany przez inną firmę, bo przez Kolasa. Tutaj mieliśmy na inwestycji Strabag ten odcinek ponad 8 milionów złotych i ponad 1 kilometr. Tam ścieżki rowerowe, tutaj ścieżka rowerowa już była. Tam ścieżki rowerowe, też kompletny remont tamtej drogi. Więc można powiedzieć, że przed świętami uruchamiamy prawie 2,5 kilometra nowej wyremontowanej jedenastki przez miasto, bezpiecznej, z doświetlanymi przejściami dla pieszych, z nowymi chodnikami, sygnalizacją świetlną tutaj przy ulicy Gnieźnieńskiej, gdzie się znajdujemy. I cóż, ja życzę wszystkim, żeby się po tych drogach dobrze, bezpiecznie i bez żadnych problemów jeździło. Te remonty powoli mają się ku końcowi. W środę, mam nadzieję, jeśli aura pozwoli, a wykonawca nam dopisze, w środę zaprosimy na ten najważniejszy odcinek, najbardziej obciążony, czyli Armii Krajowej przy dworcu. Myślę, że też wszystko skończy się powodzeniem i też będziemy mogli już na święta normalnie poruszać się po Koszalinie. Niemożliwe stało się możliwe. Od kilkunastu lat działam w samorządzie koszalińskim i o takim zakresie inwestycji w tak krótkim czasie, rok kalendarzowy liczy tylko 12 miesięcy, jeszcze nie widziałem. Myślę, że należą się podziękowania, uznania. Zacznę od pana prezydenta za pozyskanie 24 milionów dofinansowania. Podziękowania i uznania dla głównych realizatorów, myślę o Zarządzie Dróg i Transporcie, także firmie, w której pracuję, Wodociągi, bo przy okazji, ładne słowo powiedziane przy okazji, za 5 milionów wymieniliśmy 3 magistrale, FI200, FI400, FI500, chyba innej możliwości w tak krótkim czasie by nie było. Podziękowania dla wszystkich wykonawców i myślę, że podziękowania dla mieszkańców i przyjezdnych za cierpliwość. Musiało być trochę gorzej, jakiś czas to trwało, żeby było teraz lepiej. Dziękuję bardzo. Trudności było co na miarę i niestety, jak to w mieście najczęściej bywa, jak tylko się zaczniemy kopać coś pod ziemią, to znajdujemy różne kwiatki, które trzeba na bieżąco było rozwiązywać. To oczywiście na jakieś niezinwentaryzowane sieci, których nie ma na mapach, kabli oczywiście niemiara, których się nikt nie chce przyznać, że to są ich kable, ale na pytanie to można zdemontować. Nie, to nie wolno, bo to wszystko potrzebne jest i takich różnych działań było podejmowanych bardzo wiele, ale chciałbym, bo dużo się mówiło przez to, że dużo inwestycji w tym roku było realizowanych, że te utrudnienia dla mieszkańców w jeździe były, no były, to tego tu nie ma co dyskutować, ale proszę wziąć pod uwagę, że inwestycja, tak naprawdę ona, koszt tej całej inwestycji jest 47 milionów i była, dwa odcinki były realizowane od maja do grudnia, tak jak teraz mamy, no jeden był Krakusa i Wandy, najdłuższy odcinek był realizowany od września 2016 roku. To tempo wcale nie było takie wolne i nie wiem, czy było można to szybciej zrobić, więc no, chciałbym, żebyście też Państwo to tak popatrzyli na to, że naprawdę tutaj pracownicy zarządu, wykonawcy, wiele rozmów, które prowadziliśmy, no wszyscy jakby starali się zrealizować no, te swoje zobowiązania, które podjęli na etapie przetargu. No tak właśnie patrzę, że podjeżdża samochód i się nie przejmuje, że tam trawnik nowy, że tego, bo on musi dojechać z dostawą i go nic nie interesuje. Bo też jestem wielkim przeciwnikiem, że wszystkie służby sobie bez problemu wjeżdżają na chodniki, na parkingi, dlatego że oni muszą coś tam zrobić. Uważam, że powinni stanąć na jezdni, tam gdzie jest miejsce dla samochodów, oznakować je odpowiednio i te parę kroków przenieść i do tego miejsca, które potrzebują. To taki apel od razu, że będziemy... Przestrzegam te wszystkie służby, że podejmuję z nimi
no, taką walkę, że nie wolno im jeździć po chodnikach, tylko dlatego, że oni muszą dojechać do Studzienki lub do jakiegoś tam urządzenia, które mają zlokalizowane. Zmienia światła. I poszło. Leży w tym. Nie,